zbyt długo się nim nie nacieszymy, bo od razu leci ewolucja w Shiny Tyranitara, ostatnią formę. Na czerwcowy Community Day wybrałem się do Warszawy, spotkać się ze znajomymi oraz z widzami mojego kanału. Co ciekawe, w dniu tego wydarzenia, kojarzonego głównie z łapaniem Pokémonów w wariantach Shiny, grupa badaczy znana jako The Silph Road opublikowała raport na temat prawdopodobieństwa spotkania tych unikalnych odmian kolorystycznych. I tak, o ile w zwykły dzień szansa na spotkanie Shiny Pokémona podczas zwykłego spotkania to 1 do 450, to podczas Community Day mamy niezwykle zwiększone szanse na spotkanie Shiny. Wynoszą one 1 do 24,5. Tak więc średnio, przy złapaniu około 100 larwitarów, powinienem był złapać 4 Shiny. Zobaczcie, czy tak się stało. Cześć, z tej strony Kuszy, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj jestem w Warszawie na Community Day. Kogo my tu mamy? Zobaczcie! Hikobiko! Cześć Kuszy, co tu robisz? Trydon Dai, Sotor i Lucklys. Jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim, jest równo godzinka 11, także w tym momencie zaczyna się Community Day. Tylko nie wiem, czy serwery nie padły, to też jest rzecz, która może mieć miejsce. No, gra się zwiesiła. Nie zrobimy reloga, bo nie wejdziemy. Nie ma tak dobry start eventu. Dobra, udało się zalogować mi też, 11.02, z lekkim opóźnieniem. Gdzie te larwitary? Jest shiny! Naprawdę? Pierwszy larwitar już shiny, nie? Pierwszy larwitar już shiny, coś pięknego. O nie, nie odpaliłem jajka, a przecież siódmy dzień streak. Why? To samo miałem. Nie odpaliłeś jajka? Nie odpaliłem jajka. Kurczę, ale tutaj pokestopów nie kręciłem w Warszawie, nie wiem jak to zrobiłem. Większość pokręcona, ale tak niedokładnie. Właśnie, boksy. Co my tu mamy? Community Day Box. 6 Lucky Eggów, 4 Premium Red Passy, 20 pineapów. Naprawdę ktoś chce pineapy i ultrabole. Mamy zakład. Ten, który zabie najmniej shiny larwitarów, ten płaci za obiad. Tak jak mówi Try. Założyliśmy się, kto dzisiaj złapie najmniejsza ani Pokémonów podczas Community Day. Płaci za obiad wszystkim. O, dwa larwitary, może będzie jakiś shiny. Ten nie? Też nie shiny. Feraligatr, no właśnie. Wow. Ale fajnie, że larwitary są z Weather Boostem, nie? Kurczę. No tak. Będą miały fajne levele. Mm-hmm. Super. Dziki Feraligator, ale pięknie. 1679 CP. Nice. To jest piękny Feraligator. Dobra, postawimy sobie na chwilę może tutaj kamery pod kolumną Zygmunta. Możemy zdjęcie? Możecie. Zygmunt, popilnuj kamery. Drugie zdjęcie. Spoko. O, robię trika. To był trik na szybkie łapanie, ale chyba nie wyszedł. Czy się złapał? Złapał się, działa trik na szybkie łapanie. W sumie mogłem go pokazać wcześniej, w jakimś wcześniejszym filmie, bo się przyda na Community Day, ale pokazuję go teraz. Trik na szybkie łapanie poksów. Jeśli ktoś go jeszcze nie zna, trzeba używać dwóch rąk, czyli jedną ręką klikam malinki, a drugą w tym samym momencie klikam Pokebola, żeby zacząć nim kręcić. I w momencie jak wypuszczam Pokebola, przesuwam malinki w prawo, żeby rozwinąć to menu i w tym momencie klikam dwa razy, żeby wyjść z spotkania z larwitarem albo jakimkolwiek innym Pokémonem i w ten sposób szybciej łapiemy, bo nie musimy czekać na animację kręcenia się Pokébola, żeby dowiedzieć się, czy dany Pokémon się złapie. Tutaj to samo zrobiłem, to wytłumaczę jeszcze raz może innymi słowami. Wybieram bola i teraz jednocześnie klikam malinki oraz Pokébola. W momencie puszczenia bola przesuwam w prawo menu malinek i wychodzę po prostu z spotkania i w tym momencie te Pokémony są wszystkie połapane, jak widzicie. Idealny sposób na Community Day, bo dzięki temu można szybciej łapać poksy i jest to właściwie lepszy sposób niż łapanie przy pomocy Go Plusa, ponieważ Go Plusem zawsze automatycznie używa się zwykły Pokeball i nie używa się żadna malinka. Także w tym momencie rzucam Raspberry i na przykład Great Ball'e. A coś tam było? Ciach. Kurczę, szkoda, że one nie shiny, ale są z Weather Boostem te larwitary, także będzie fajna okazja, żeby złapać sobie larwitary na wysokim poziomie. Najbardziej mi w sumie zależy na larwitarach z wysokim poziomem, żeby sobie zrobić ich ewolucję jeszcze podczas Community Day, żeby mieć kilka tych tyranitarów z najlepszym movesetem. Taka smutna ciekawostka, o której Wam w sumie nie powiedziałem jeszcze, także ważna informacja. Niestety Niantic tuż przed Community Dayem znerfił Smackdowna, także już nie jest tak, że ten tyranitar ze Smackdownem będzie o prawie 50% lepszy od dotychczasowo najsilniejszego kamiennego Pokémona, jakim był Golem. Teraz niestety Niantic po znerfieniu, czyli osłabieniu Smackdowna w Game Masterze, Tyranitar z tym movesetem będzie już tylko o 15% lepszy od dotychczasowych golemów, także niestety no Tyranitar będzie najsilniejszym kamiennym Pokémonem po tym Community Day, ale już nie aż tak epicko silnym, jakby mogło się nam wydawać. Powtarzam jeszcze raz, nie jest to kwestia tego, że ktoś miał złe informacje czy cokolwiek takiego, po prostu Niantic tuż przed samym eventem
edytował plik Game Master, gdzie zmienił statystyki tego ataku po to, żeby był on słabszy. Prawdopodobnie ktoś w Nanticu się zorientował, że kurczę, no niestety, ale ten atak będzie overpowered, także trzeba go troszkę zmienić. Wow, powiem wam, że stosując trik na szybkie łapanie poksów, naprawdę mega szybko to idzie. Także ja już praktycznie wyczyściłem tutaj wszystko. Poczekamy na chłopaków. Ja już wszystko wyczyściłem, powiem wam, że z tym trikiem naprawdę super szybko. Jeśli mogę, szybko. Tak. Chciałem powiedzieć, zawsze miałem taką ochotę, liczyłem na to, że kiedyś mi zaczęli ci to powiem, jak kiedyś się wypowiadałeś o fejkach i powiedziałeś, że żadnego bicia w mordę, po prostu szacunek, no. Szansa. Chciałem powiedzieć, że wtedy taki zyskałeś mój szacunek. Zawsze chciałem ci to powiedzieć, odkąd to zobaczyłem. Mogę zdjęcie? Jasne, że tak. Okej. Okay. Czasoku się składamy się, to powiem. Tak? Hikomikos ma jednego shiny, Traj ma jednego shiny. My mamy po zero, także... Jeden? Tak. Płacimy za obiad póki co. No już pół godziny eventu. Sotor, ile masz shiny? Jednego. Traj? Dwa. Dwa shiny, Hiko? Dwa. Hiko też dwa. Lukles? Zero. Zero. Ja też zero. Kolejny nie shiny. O, ten ma chociaż dobre CP. Sudowoodo na szczęście. Potrzyj Sudowoodo na szczęście. Może znajdziesz jakieś shiny. No tutaj to nigdy nie byłem w Warszawie, powiem szczerze. Rynek Nowego Miasta. Tak. Dobra, pozaliczamy sobie te questy może. Właśnie. Na Articuno. Zbieramy drugiego Articuno. Z Research Breakthrough. Zdjęcie na RC z Articuno może. Tu jest Wisła? O. Właśnie. To jest dobry widok. Idealnie. Może jakoś sobie zrobimy wszyscy z tym Articuno zdjęcie. Nie widzę. I właśnie na fajnym tle. To my się ustawimy, słuchajcie, chłopaki, Articuno jest gdzieś tutaj. To możemy stanąć gdzieś dookoła niego, nie? Tam Traj tutaj, gdzieś tutaj, Hikomikos. I co, jest gdzieś tutaj ten Articuno? Jest na górze. Podleciał do góry. W ten sposób? Tam potem masz save image do wyboru, nie? No. Gdzie on jest? W tą stronę bardziej. No. Tutaj gdzieś jest, nie? O. Ale to tylko to, które się nie liczy. Teraz jest na... O. No. O, teraz idealnie jesteśmy pod nim praktycznie. Tak. Super. No to mówię, czekam na jajko. Pierwszy shiny. Pierwszy shiny. Co najlepsze? Wszyscy trzej w tym samym momencie spotkaliśmy shiny Pokemona. Taka to sytuacja. Tak było. Do tego Hikomiko z tego samego co ja, też 5-3-0. Także po prostu coś... Same? Czemu mi się gra włączyła? Ale złapałem. Nie zdążyłem rzucić, gra mi się włączyła, nie? Nie mogę. Jak on ucieknie mi stąd i go nie będzie, to po prostu nie wiem, co robię. Dobra, teraz który to był? Są tutaj cztery Larvitary. Szybko, shiny check. Nie ten. Ci. Nie ten. 5.30. Nie ten. Nie. Kurde, trzecia próba to nie ten, nie? Będziemy się wracać w razie czego. To chyba ten. Uciekł. O, to ten. Dobra, na szczęście jest ten shiny. Dobra, złoty Raspberry. Nie rób zdjęcia teraz. Nie robię żadnych zdjęć. Złoty Raspberry Ultra Ball. I jeszcze great, także to jest ponad 100% szans na złapanie. Nie ma szans, żeby wyskoczył z tego. Jakimkolwiek skurczybykiem by nie był, to już jest jego koniec. Patrzcie na to, w końcu pierwszy shiny dzisiaj. Pierwszy shiny w końcu, wow. Sotor, powiesz jaki ma IV ten 530? 76 maksymalnie może być. 76? A, i nie dokończyłem łapać tego Articuno. Zdjęcie wyszło spoko, ale nie dokończyłem go łapać. Także tutaj może na pineapie. No to jest właściwie najlepszy pomysł na łapanie legend z questów. O, i siedzi pierwszym ultrabolem. O kurczę, co tu się dzieje z tymi larvitarami, nie? Chłopaki! Uno momento, dobra? Bo tu jest dużo larvitarów. Ja nie zdążyłem ich połapać jeszcze. Okej. Okay. Kolejny shiny. Serio? O kurczę. Dobrze, że Hiko ma o 16 autobus. Nie będzie na obiedzie. On jest znany z dobrego apetytu. Także tutaj trochę odciążył mój rachunek. 735, też bardzo ładne. Fajne wszystkie te. Fajna się pogoda dzisiaj trafiła. Naprawdę idealnie, nie? Chociaż można było się spodziewać, że będzie słoneczna. No ale chmury są, jakby nie patrzeć, nie? Mamy nową koleżankę, cześć. Cześć, znamy się? Sarameda, miło poznać Kushi. Koleżankę. Kushi. Też miło. Jak ktoś, to ten absol, jeżeli będzie szanie do ciebie, razy trzy. Razy trzy? Dobra. Wbijamy dzisiaj na absola. Liczyliśmy, że będzie może tyrek, ale nie. Absol też dobry. Jak złapiesz szani, to liczy się dla mnie potrójnie. Chłopaki mi tutaj dają fory, bo wiedzą, że sromotnie przegrywam. O, kłeścik na rajda piękny. Razy trzy czy nie? Zwykłego. No, zobaczymy Kushi. 8 boli. I wiedziałem, dobra. Siedzi pierwszym bolem, fajnie. Srebro robiłem, srebro w końcu. Wow. Ile rajdów? Ja legendy robiłem, stepkę robiłem, zwykłych rajdów. Dzika sidra. Dawno nie widziałem dzikiej sidry. Będzie piątka zaraz na kolumnie Zygmunta? Tutaj, za 9 minut, tak. No to spoko. Tak, ja mam dzisiaj mini. O, to wszystko najlepszego. 100 lat, niech żyje nam. Klątwa Indian, zobaczcie. Klątwa Indian, tutaj pod pomnikiem. W Szczecinie na dniach morza Indianie. Byłem na wakacjach w Świnoujściu teraz ostatnio, też Indianie. Tutaj Indianie. Kto idzie przytulić misia? Ja idę przytulić. Dobra, dawaj. O, misiu przytulony.
Jeszcze buziaczek, no pięknie. Kto ma ile shiny? Hikomikos? 5 shiny? 7. Traj 7, Sotor? 3? Płacę za obiad. Chyba, że złapię jeszcze jednego shiny. Mam jeszcze czas. Sprawdzimy jeszcze te larwitary. I już musimy się zabrać powoli za ewolucję. Także jeśli nie mają jakichś dobrych CP, ani nie są shiny, to sobie na razie pomijemy, połapiemy go plusem zaraz. Nie shiny. A ja może uda mi się 705, dobra, tego łapię. Nie shiny. Nie. Nope. Ale 762, bardzo piękny też. Także 762 złapany. Chociaż mam chyba kilka takich troszkę lepszych, jeśli chodzi o CP. Zrobię sobie takiego z najwyższym IV, że dzisiaj złapałem 98 na pewno. Także tutaj koniecznie Tyrek 98 z najlepszym movesetem. Jak najbardziej wchodzi w grę. Dobra, jest potężny Tyranitar 98 IV. To jest mój najlepszy tyrek pod względem IV. 2500 CP, tutaj wyszło Smackdown. Jest Smackdown, tylko drugi atak do zmienienia. Od razu sobie zmienimy, bo czemu nie? Smackdown jest ok, ale Charge TM-kę użyjemy. I zamiast Cruncha, nie Fire Blast, sorry. Na pewno nie Fire Blast, tylko... Też nie crunch. Kurde, teraz będę tak się przerzucał w kółko, tak? Stone Edge. O to chodziło właśnie, Stone Edge. Ale w sumie teraz najważniejszy punkt programu, moi drodzy. Bo teraz sobie ewoluujemy Shiny Larvitara. On nie ma aż takich dobrych IV, on nie ma aż takiego dobrego CP. Ale i tak jest najfajniejszym punktem odcinka, jakby nie patrzeć. Także Shiny Larvitar. Najpierw ciśniemy go w Shiny Pupitara. Ale śmieszny. Kurczę, taki fioletowawy. Trochę skiśnięty taki. 9,6,1 CP. Zbyt długo się nim nie nacieszymy, bo od razu leci ewolucja w Shiny. Tyranitara, ostatnią formę w wariancie shiny, coś pięknego. O to właśnie chodziło w tym całym evencie, żeby mieć shiny Tyranitary. Oto i on, żółtawy, rdzawy, miedziawy, Smackdown. I tutaj Fire Blast też jest do zmienienia, ale w sumie ten Pokémon będę miał dzisiaj dużo silniejsze Tyranitary, także może zaoszczędzimy Charge TM-ki. To nie jest konkurs piękności, moi drodzy, tylko konkurs siły, także jeśli chodzi o siłę, to robimy coś takiego. 788. To jest mój Larvitar z najwyższym levelem, złapany na dziko, z Weather Boostem. Także tutaj nie trzeba będzie zużywać Stardustu na wzmacnianie. Zaraz zobaczymy, jakie będzie miał CP po ewolucji, bez żadnych power-upów. Może skasował 98. Hikomikos skasował tego Larvitara 98 IV. Brawo, Hiko. Tylko on mógł to zrobić. Dobra, ciśniemy mojego najwyższego levelowo Larvitara aż do Tyrka i zobaczymy, jakie będzie miał tutaj CP w tym momencie. 3303, ale piękny i od razu najlepszy mówce, zobaczcie, Smackdown, Stone Edge, także tutaj nie trzeba zużywać TM-ek. Śliczny Tyrek, mój najsilniejszy Tyrek w tym momencie. Jeszcze trochę go dociśniemy, czemu nie? Jak najsilniejszy, to najsilniejszy. Wysoki level to podstawa, także tutaj na 3400. Dokładnie, jest to mój najsilniejszy Tyranitar teraz spośród wszystkich Tyrków. 3400, Smackdown, Stone Edge. W tym momencie to jest najsilniejszy kamienny Pokémon w grze. Mój najsilniejszy kamienny Pokémon i jeden z ogółem moich najsilniejszych Pokémonów, jakie posiadam. Zobaczcie, jest na 5. miejscu wśród moich poksów pod względem CP, także całkiem spoko. Ale jeszcze mamy Candy, także jeszcze sobie zrobimy jednego Larvitara. 775, też będzie miał bardzo wysoki level od razu po ewolucji. Dobra, jest kolejny Tyrek, 3249 CP, Smackdown, Stone Edge. Od razu też nie muszę marnować tutaj. Temek, porobiony, piękny, potężny Tyranitar. To był Community Day z ekipą Try Don't Die. Siemaneczko. Hikomikos. Siema. I oczywiście ja. Trzymajcie się ciepło. A my teraz lecimy do Arkadii. Może będzie jakiś rajd, to może dostaniemy zapro na Jeksa na przykład w Wawie. Będzie fajna okazja, żeby wrócić. A potem spotkanie z widzami. Też w Warszawie. Mała poprawka już po wyłączeniu kamery. Złapałem jeszcze jednego Larvitara tuż przed końcem eventu. Zostało w momencie 6 minut do końca eventu i złapałem takiego Larvitara 712 CP, także jednak trzeba się wstrzymać. A na szczęście jak transferowałem wszystkie pozostałe Larvitary, które nie były potrzebne, no to mam jeszcze Kentin na ewolucję, kolejnego Larvitara 712, także to jest naprawdę bardzo fajny Larvitar shiny do ewolucji. I w tym momencie mam remis jeszcze z Sotorem, jeśli chodzi o nasz zakład, kto stawia obiad. Także mam nadzieję, że to się utrzyma, a może jeszcze złapię jakiegoś jednego shiny. A oto ten Tyrek shiny, 3066 CP, czyli przekroczył barierę 3000, Smackdown. Zmienimy mu ten drugi atak, nie na Cruncha, tylko na Stone Edge'a. Także mam takiego pięknego, kolejnego shiny Tyranitara powyżej 3000 CP. Super, bardzo się cieszę. Super community day. Dobra, teraz idę przebić Sotora, żeby nie płacić samemu za cały obiad dla czterech osób. Obiad, to macie drugi. O, jest czwarty. Nie płacę za obiad. Sotor, przegrałeś.